Witamy w kolejnym programie w moim mieście. Dziś prezydent Gorzowa opowie o projekcie budżetu na rok 2018. Z kamerą udamy się również do miejsc, które odwiedzają osoby bezdomne. Zaczniemy jednak od gali podsumowującej jubileusz 70-lecia Stali Gorzów. W Filharmonii Gorzowskiej odbyła się gala podsumowująca obchody 70-lecia istnienia klubu sportowego Stal Gorzów. Na uroczystości pojawili się byli obecni zawodnicy reprezentujący żółto-niebieskie barwy, trenerzy, prezesi, pracownicy i sponsorzy. Okazuje się, że to jest impreza, której na co dzień nie robimy, więc wszystko dla nas było nowe, nowe miejsce, nowe zadania. Mamy wrażenie, że jednak udało się właściwie przygotować, no i liczymy na to, że impreza będzie bardzo udana, która zwieńczy w sposób godny obchody 70-lecia Stali Gorzów. 13 lat spędziłem w tym klubie i gdyby nie to, że sport, praca w klubie jest dla mnie pasją, to prawdopodobnie by się to skończyło jakąś tragedią rodzinną, ale udało się to połączyć. Ja dzisiaj nie potrafię odróżnić życia rodzinnego od pracy zawodowej. Dla mnie to jedna wielka całość. Miałem już do czynienia od naprawdę młodego wieku, bo pamiętam nasze z kolegami nasłuchiwania relacji żużlowych pod transformatorem, gdzie zjeżdżaliśmy się na rowerach, ale właśnie niedaleko tego transformatora był taki ze szlaku utwardzony plac i tam rozgrywki lokalnej ligi żużlowej się odbywały. Było to niesamowite, nieraz miałem zdarte kolana, więc w sporcie żużlowym jakieś osiągnięcia mam. Niestety nie pamiętam, który dojeżdżałem, ale brałem udział. To ze sportów generalnie w moim przypadku chyba wszystko, ale przejdźmy do tego, co najważniejsze. Szanowni Państwo, ważne to klub. Klub, który istnieje 70 lat. 70 lat to już taki z wigorem, ale lekki senior. To senior, który jest bardzo dojrzały. To jest ojciec rodziny. Rodzina, która przez 70 lat budowana była w sposób niewiarygodny. To nie tylko rodzina pracowników, współpracowników, ale to też rodzina świetnych sponsorów. Ludzi, którzy wkładają swój czas, swoje pieniądze w funkcjonowanie klubu, ale to też rodzina wiernych kibiców. Wiernych zawsze, niezależnie czy jest zwycięstwo, wtedy ta wierność jest gorętsza, ale też wiernych wtedy, kiedy przychodzi porażka. I za to należą się ogromne podziękowania kibicom, bo myślę, że nie ma drugiej takiej dyscypliny sportu w Gorzowie z tak świetnie wychowanymi, tak świetnymi kibicami. Szczerze to nawet nie wiem, że to tak zleciało, nie? I nie wiadomo kiedy. Pamiętam, jak jeszcze jeżdżąc jako zawodnik Stali Gorzów, była jakaś tam rocznica, spotykaliśmy się, potem było chyba 65 czy 60-lecie klubu, a że teraz 70, to jak zadzwonił do mnie kolega Krzysiek Orzeł, mówi: Krzysiek, tam na listopad będzie spotkanie z okazji takiej, takiej. Mówię: ja, to już 70 lat, nie? Klub istnieje, także jakoś to... Jako istnienia klubu się nie, człowiek nie przykładał wagi do tego, bo jeżdżąc jako, no to jeździł dla klubu, bo to chciał, lubiał. Ja tak nie wyobrażałem kiedyś innego sportu jak żużel. Od dzieciaka przychodząc, oglądając, sam nie mogłem się doczekać wieku, w którym będę mógł zapisać się do szkółki i rozpocząć jakiekolwiek pierwsze treningi. To było złote okres Stali. Piękne czasy, bo zacząłem jeździć, gdy Stal zdobyła Mistrzostwo Polski w 1969 roku. W tym roku właśnie zapisałem się do szkółki żużlowej. Tak jak niektórzy z nas, i Boguś Nowak, i Mieciu Woźniak, zaczęliśmy w tym samym czasie. No i to był złoty okres Stali. Przypominam sobie, kiedy spadliśmy do pierwszej ligi, było mniej kibiców jak dzisiaj zaproszonych gości. Ale Gorzów, społeczeństwo gorzowskie za bardzo kocha Stal, żeby pozwolić, żeby za długo było w pierwszej lidze. Gorzów pokoleniowo kocha tą Stal, już tu dzisiaj padło. Nie będę mówił o historii, bo wy wszyscy zaproszeni ją doskonale znacie i wiecie, jaka jest wielka Stal i jaka to jest marka. Poprzednicy moi mówili o tej wielkiej marce.
Ale jubileusz ma to do siebie, że w tym dniu trzeba wszystkim dziękować. O historii nie będę mówił, dlatego że każdy z Państwa, wychodząc stąd, otrzyma książkę i rys całej historii, sobie z przyjemnością w domu przeczyta. Ale chcę powiedzieć o kilku ważnych sprawach i podziękować dzisiaj. Chcę dzisiaj podziękować tym, którzy w 2001 roku stanęli koło mnie. Chcę podziękować dużo dzisiaj bezimiennym ludziom, których dzisiaj nie ma z nami, bo to byli ludzie z Polski, którzy nam pomagali. Chcę dzisiaj podziękować Panie Przewodniczący na Pańskie dzisiaj ręce, bo Pan pełni tę funkcję, wszystkim radnym, z którymi z każdym z nich z osobna rozmawiałem, żebyśmy byli w ekspertce, musimy mieć ten duży stadion na 15 tysięcy, bo to wychodziło po prostu z planu biznesowego. Inaczej byśmy nie dali rady być w ekstraklasie. Niestety to zmieni. I dlatego wszystkim radnym i byłemu prezydentowi, który jest na sali, chcę podziękować, że podjął tę decyzję. A obecnemu prezydentowi chcę podziękować za to, że z lekkim z początku oporem do tego sportu, że go pokochał, panie prezydencie. Za to chcę panu podziękować. Stal głównie kojarzy się z żużlem, ale przez lata w klubie funkcjonowały różne sekcje sportowe. Ja ten klub troszkę znałem, ale przede wszystkim tą część żużlową. Natomiast fascynująca się okazuje były pozostałe sekcje. Ja niektóre znałem, bo jeszcze sam jako kibic chodziłem na boks w latach 80. czy na piłkę ręczną. Pamiętałem, że były też kartingi w stali. Natomiast fascynujące się okazały rozmowy z bardzo już takimi może wiekowymi uczestnikami innych sekcji, na przykład kajakarstwa. Mieliśmy taką sekcję, co prawda tam nie było żadnych wyników większych sportowych, ale setki pracowników USUS-a, członków klubu uczestniczyło w życiu tej sekcji poprzez pływy kajakowe. Mieliśmy tenis stołowy gdzieś tam krótko, ale było pływanie. Dotarłem do jednej pani, dzisiaj już pani doktor, prawie 80 lat, w Niemczech mieszka. Wtedy była nastolatką i osiągała spore sukcesy, bo to był początek lat 50. Także postrzeganie było, że się bardzo dużo rzeczy dowiedziałem o innej Stali Gorzów, o innych sekcjach. I chwilami byłem naprawdę zaskakiwany świetnymi, pięknymi historiami. To w sumie nie jest dziwne, dlatego że wielu sportowców, to było pokolenie sportowców wojennych. Oni przeżyli wojnę, mieli różne tam dziwne historie, tragiczne czasami. Jak na przykład jeden z prezesów Stali Gorzów, który walczył w dywizji generała Maczka na przykład, to była taka też fajna historia, potem przyjechał do Gorzowa, a urodził się w Berlinie. W ogóle jak się poznawało te rzeczy, to człowiek naprawdę z radością siadał do pisania. Bardzo ważny gorzowski klub sportowy, rozpoznawalna marka, coś co miało ogromny wpływ na zbudowanie tożsamości Gorzowa, tego powojennego Gorzowa, który musieliśmy budować, bo on dopiero gdzieś tam w 1945 roku zaczął powstawać jako polski Gorzów. Ale też jest Stal to też klub, który potrafi jednoczyć społeczeństwo. Możemy mieć różne poglądy na inne, różne tematy, ale chodzimy często wspólnie i razem kibicujemy naszym sportowcom. Nie tylko Stali, ale i Sklonu, Waty i innych klubów. W trakcie gali klub uhonorował sponsorów, którzy przez lata wspierają Stal. Statuetki trafiły również w ręce wybitnych zawodników. Kryterium wyboru było zdobycie minimum 1000 punktów w rozgrywkach ligowych. Wybitnymi reprezentantami Stali zostali Tomasz Golob, Krzysztof Okupski, Nils Christian Iversen, Bartosz Zmarzlik, Ryszard Fabiszewski, Andrzej Pogorzelski, Mieczysław Woźniak, Ryszard Franczyszyn, Bogusław Nowak, Piotr Paluch, Jerzy Rębas i Piotr Świst. Odznaczeniami państwowymi uhonorowani zostali Ireneusz Maciej Zmora, trener Stanisław Chomski i kierownik drużyny Krzysztof Orzeł. Zawsze razem. I chciałbym, żebyśmy 3 lutego 2018 zorganizowali, już jestem po rozmowie z zarządem klubu, bal, żeby pomóc finansowo. Państwa ja dzisiaj na ten bal gorąco, sercem na dłoni zapraszam. Tomkowi trzeba pomóc. A teraz was proszę, byście uderzyli brawami, bo wiem, że jest transmitowana. Dzisiaj i on podgląda i patrzy, leżąc na tym łóżku. Proszę bardzo.
860 milionów złotych zamierza wydać Gorzów w przyszłym roku. Prezydent Jacek Wójcicki zaprezentował projekt budżetu na 2018 rok. To jest rekordowy budżet, bo to ponad 860 milionów złotych. Rekordowy, jak zostałem prezydentem, to mieliśmy trochę ponad 500 milionów. Rekordowy też pod względem inwestycyjnym, bo blisko 300 milionów na inwestycje. Mam nadzieję, że uda nam się sprawnie te inwestycje przeprowadzić. Budżet rekordowy, bo rekordowy po stronie dochodów, 760 milionów po stronie dochodów, to między innymi kontynuacja polityki z jednej strony niskich podatków, które dzisiaj powodują, że wpływy z podatku dochodowego mamy dużo wyższe, a z drugiej strony to pozyskane duże pieniądze zewnętrzne dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, ale też dzięki wsparciu rządu te pieniądze do Gorzowa wreszcie wpływają. Blisko 300 milionów złotych na inwestycje to przede wszystkim inwestycje, które już znamy, które są założone w wieloletnim planie inwestycyjnym. To kontynuacja planu transportowego, czyli przebudowa ulicy Sikorskiego, Kostrzyńskiej, to Centrum Edukacji Zawodowej, największy projekt edukacyjny. To inwestycje, które zmienią Gorzów, które naprawdę spowodują, że miasto będzie wyglądało zupełnie inaczej. Staraliśmy się, żeby wszystkie możliwe uwagi radnych wziąć, uwzględnić w budżecie. Co było możliwe i jest w tym budżecie, staraliśmy się na bieżąco, jakby roboczo pracować z radnymi, tak żeby ten budżet nie był budżetem prezydenta miasta, tylko był budżetem całym, wspólnie całej Rady. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie też na sesji budżetowej w grudniu ten budżet zostanie przez radnych przyjęty. Budżet obywatelski, największy budżet w historii, budżet obywatelski, największy w historii naszego miasta, ale też jesteśmy liderem nie tylko w regionie, ale i w całym kraju pod kątem wydatkowania środków na jednego mieszkańca w budżecie obywatelskim. Jesteśmy też liderem pod kątem nowych innowacji, nowych rozwiązań, które wprowadzamy w budżecie obywatelskim, bo dzięki temu chociażby w 2017 roku po raz pierwszy inwestycje były negocjowane, nie było głosowania w niektórych okręgach, a były negocjowane. To pozwala na wprowadzenie dużego kompromisu i realizację inwestycji tych, które naprawdę mieszkańcy oczekują. Najważniejsze liczby projektowanego budżetu to dochód prawie 763 miliony złotych, wydatki ponad 860 milionów złotych. Z tego na inwestycje zapisano prawie 287,5 miliona złotych. Oświata i edukacja to kwota blisko 260 milionów złotych. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i rodziny to 181 milionów złotych. Na gospodarkę komunalną miasto zamierza wydać ponad 71 milionów złotych, administracja to ponad 55 milionów złotych. Na budżet obywatelski przeznaczono kwotę 5 milionów 700 tysięcy złotych. Miasto zamierza zaciągnąć 74 miliony kredytu, a zadłużenie wyniesie ponad 22%, czyli ponad 171 milionów złotych. Deficyt będzie nieduży. Planujemy zaciągnięcie kredytu na poziomie około 70 milionów złotych. To jest pierwszy kredyt, bo do tej pory w mojej kadencji nie zaciągaliśmy ani razu kredytu. Właśnie dlatego, że ta polityka podatkowa pozwoliła na to, że budżet nasz wzrósł. Zadłużenie na koniec 2018 roku będzie na poziomie 20%. To jest bardzo niskie zadłużenie. Dzięki właśnie polityce podatkowej, dzięki polityce, która pozwala nam zaoszczędzić w budżecie państwa, w budżecie miasta pieniądze na wydatki inwestycyjne. W najbliższych latach, dwóch, trzech na pewno ten budżet będzie na podobnym poziomie, natomiast to jest budżet inwestycyjny, to jest bardzo duży budżet. Realizacja inwestycji w dużej mierze przyczyni się do trwałego zwiększenia tego budżetu, bo poprawa komfortu życia, co jakby w efekcie też powoduje, że większa ilość mieszkańców w Gorzowie chce zamieszkać, powoduje, że miasto się po prostu bogaci. Okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych. Niskie temperatury mogą doprowadzić nawet do zgonu. Nie każdy chce jednak skorzystać z noclegowni. Dlatego policja, streetworkerzy oraz inne służby monitorują miejsca, w których przebywają bezdomni i starają się do nich dotrzeć. Co roku w ramach akcji Zima spotykamy się z różnymi instytucjami, z którymi chodzimy po mieście, po różnych miejscach w Gorzowie Wielkopolskim i też również na obrzeżach, gdzie możemy spotkać osoby bezdomne. Sprawdzamy miejsca przebywania osób bezdomnych, pytamy te osoby, czy nie chciałoby skorzystać z miejsc, które pomagają takim osobom, ze schronisk, z noclegowni, czy nie potrzebują doraźnego wsparcia, które oferują instytucje, które dzisiaj są z nami. Przede wszystkim sprawdzamy
zapewniamy bezpieczeństwo tych osób, rozmawiamy z nimi i nakłaniamy ich do tego, żeby zmienili styl życia. Udzielamy pomocy finansowej, kierujemy osoby bezdomne do schronisk, udzielamy ciepłego posiłku, wydajemy skierowania dla osób bezdomnych, które mogą skorzystać z pomocy stowarzyszeń w formie odzieży, w formie żywności. Prowadzimy codziennie monitoring miejsc noclegowni na terenie Gorzowa, to jest w sezonie jesienno-zimowym, żeby odpowiednio kierować osoby do placówek, które aktualnie mają wolne miejsca. Priorytetowym działaniem jest jednak docieranie do osób, które nie mają zabezpieczonego schronienia, są w miejscach nieogrzewalnych, niemieszkalnych. Na przykładzie pustostanów, działek ogrodowych i tym podobnych obiektów, no to jest priorytet. Staramy się te osoby motywować do tego, żeby korzystały z miejsc noclegowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, żeby korzystały z pomocy, którą my jesteśmy w stanie im zaoferować. 9 osób w tym roku po prostu zawiozłem na terapię Cibosz Obrzyce i nasze tutaj odległe Harcice, także oni to ważne jest to, żeby któryś, że to idzie, to oni też między sobą się komunikują i ważne jest to, że oni też mówią, że słuchaj, ja byłem tam i tam i moje życie się polepszyło. Tylko, że to mówię, to jest duża praca i tutaj bardzo, bardzo pomocne są właśnie osoby, które pracują jako street workerzy ze mną i chodzą i nawet do miejskiej komisji, czy takiej osoby nie można namierzyć, przez street workera wręczamy zaproszenie na zespół i wtedy też mają tą możliwość wyjechania na terapię, bo po prostu nie wiedzą o tym, że taka procedura się toczy, tak? Docieramy do nich i mówię, 9 osób było lub jest w terapii, 5 osób na mieszkanie chronione i 2 osoby, które się usamodzielniły. Marek dostał mieszkanie socjalne, a Geniu po prostu znalazł pracę i wynajmuje pokój. Także tych osób jest około kilkanaście osób, które naprawdę zmieniły życie w tym roku. To jest ten rok taki wyjątkowy. Nasze tutaj działanie, policja, straż miejska, OPON, Gorzowskie Centrum, jest efekt po prostu. Jeżeli trochę więcej ludzi się za to zaangażuje, złączymy siły i tutaj mamy właśnie wymierny efekt w osobach, które naprawdę zmieniają życie. Wydajemy im odzież potrzebną cały rok. Nie tylko w tym momencie i okresie zimowym, jak również mają możliwość skorzystania z żywności w ramach projektu FEAD. W czasie zimowym, kiedy jest ta akcja zima, pracownicy Caritas Diecezjalnej z termosem, z gorącą herbatą, wspólnie ze Strażą Miejską, z pracownikami Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, chodzimy do pustostanów, do osób bezdomnych i im dajemy tą gorącą herbatę, jak również ciepłą odzież. W Gorzowie przebywa około 200 bezdomnych.